Jednym z częstych urazów u biegaczy jest tak zwane kolano biegacza, czyli uszkodzenie czy nadwyrężenie pasma biodrowo-piszczelowego. Pasmo biodrowo-piszczelowe jest sztywną kolagenową strukturą łączącą miednicę z kolanem. Rozpoczyna się na talerzu biodrowym, gdzie jego przyczep tworzą struktury ścięgniste mięśnia naprężacza powięzi szerokiej, pośladkowego średniego i mięśnia pośladkowego wielkiego, a jego dolnym przyczepem jest kłykieć boczny kości piszczelowej, tak zwany guzek Gerdy. Objawami jest kłujący, czasami rozlany ból, trudny do sprecyzowania, szczególnie w pozycji lekkiego zgięcia kolana. Ten ból zanika przy maksymalnie wyprostowanym kolanie.